jesteśmy z tego samego pokolenia i ja, nie wiem jak ty, ale ja i większość moich znajomych nie odebrała czegoś takiego jak edukacja ekologiczna, ponieważ czegoś takiego wtedy nie było. Nasi rodzice walczyli z szarą rzeczywistością i z władzą komunistyczną, a nie o czystość planety. Kiedy ty jakby po raz pierwszy zrozumiałaś, że coś jest nie tak? Moja droga taka ku w ogóle świadomości takiej proekologicznej zaczęła się od uwrażliwienia na zwierzęta. I mam to szczęście, że ja jestem drugim pokoleniem niejedzącym mięsa. Moi rodzice podjęli taką decyzję ze względów etycznych. Nie chcieli po prostu przyczyniać się do zadawania cierpienia zwierzętom. Więc dla mnie, ja nigdy nie byłam oszukiwana, nigdy nie uprawiano u mnie w domu takiej hipokryzji, że tutaj jest, wiadomo, że wszystkie dzieci kochają zwierzęta, szczególnie jak to są jeszcze małe zwierzęta, cielaczki, owieczki, świnki. I pisklaczki, o proszę, jak tu się kury swobodnie czują. A potem rodzic im mówi, że dobra, tu jest ten prosiaczek, pogłaszcz go sobie, a teraz kotlecik. I często dla dzieci w pewnym momencie życia to jest w ogóle szok, bo one nie łączą tego ze sobą. Więc dla mnie to było takie całkowicie naturalne, że nie krzywdzimy zwierząt. Przez to uwrażliwia cię w ogóle na przyrodę. Ja jestem z takiej rodziny, z dziada, pradziada miejskiej, krakowskiej, ale na przykład rodzice, ponieważ ojciec współpracował blisko z Centrum Badań Twórczości Grotowskiego i też w górach powstał ośrodek buddyjski, z którym byli związani moi rodzice i mieszkaliśmy 3,5 roku w górach, w Karkonoszach. I ten kontakt z przyrodą był dla mnie niezwykle ważny, więc dla mnie pierwsze to było po prostu takie poczucie, że jestem częścią tej przyrody. Czy ty wiesz, jak smakuje mięso? W większości mięs nie. Jako, nie wiem, jak smakuje schabowy, nie wiem, jak smakuje kiełbasa. Jako dziewczynka, chyba tak 6-letnia, u dziadków spróbowałam coś tam, no ale nie za bardzo pamiętam ten smak. I przez jakiś czas, już jako dorosła osoba, jadłam ryby. Natomiast no, wielu smaków nie znam i no, nie ukrywam, że jak się całe życie nie je mięsa, to sam zapach mięsa jest odpychający bardzo. Kiedyś na przykład tak było w restauracjach, że na pytanie moje, czy zupa jest na mięsie, zdarzało się, że ktoś tam chciał mnie oszukać, ale ten smak, tak, jakiś taki słód dziwny, natychmiast wyczuwam. Idziesz z przyjaciółmi do restauracji, ktoś zamówi schabowego, inny tatara albo befsztyk i co ty wtedy robisz? Wychodzisz? Nie, nic nie robię. Uważam, że to jest, jeśli ktoś mnie zapyta, to mówię, staram się jakby robić taką dobrą robotę jako osoba publiczna, poza tym współpracuję blisko z fundacjami, które przeciwstawiają się niehumanitarnemu traktowaniu zwierząt, które promują wegetarianizm, weganizm, to jest Fundacja Viva, akcja dla zwierząt, z którą od lat jestem związana, to są Otwarte Klatki, Compassion Polska i tu jakby bardzo dużo staram się mówić, natomiast uważam, że to jest decyzja... Słuchaj, no ja uważam, że jak na siłę coś chcesz zrobić, to oczywiście no, fajnie jest na przykład, że przegłosowaliśmy u nas w teatrze, że w naszym barze, w restauracji nie ma mięsa, bo jesteśmy w większości ci niejedzący i ta część jedząca się trochę wściekała, ale no tak po prostu jest. W tym to sobie możecie gdzieś iść gdzie indziej. I to z tego byłam bardzo dumna razem z Magdą Popławską, bo to myśmy głównie o to walczyły. Natomiast jedzą przy mnie ludzie mięso i to nawet z mojego bliskiego otoczenia, więc nie rzucam się na nikogo. Jak wychowałaś swoje dzieci? Pozwoliłaś im skosztować? Przyszły kiedyś twój synek albo córka? Mój syn, tak. I mój syn nawet teraz ma taki moment w swoim życiu, że ma potrzebę i chce skosztować. Wie wszystko, co mogłam mu powiedzieć i myślę, że to jest jakaś jego droga, więc no wie, że też w domu nie dostanie tego mięsa. Ale nie ma zakazu? Córki nie ciągnie. Nie ma, bo ja uważam, że ważniejsze jest to, żeby inni coś zrozumieli. A jak im to bardzo mocno narzucasz, to taki przychodzi moment buntu, a zwłaszcza kiedy to dotyczy dzieci, młodzieży.